Nie, ogólnie próbujemy, tak? Tak jak wiele razy wspominaliśmy, że te krótkie serie są mniejszym ryzykiem, więc nawet jeżeli one się nie przyjmą, to jest mała strata dla nas, tak? Jak wypuściliśmy na przykład nasz cud, który okazał się dosyć poważnym klapą sprzedażową, no to troszkę płaczamy, tak? A jak wypuścimy coś krótkiego i nawet się nie przyjmie i wszyscy o tym zapomną bardzo szybko, to jakoś to będzie nas mniej bolało po prostu, tak? Nie będzie tam ten tytuł towarzyszył przez najbliższe kilka lat, tylko po prostu wyprzedamy ewentualnie, jeżeli się nie chwyci i zapomnimy po prostu, że mamy to w swoim CV. Ja właśnie odnośnie tego naszego cudu, bo czy to jest błąd na stronie internetowej, bo jest zapowiedziany na, nie wiem, jest 5 miesięcy odstępu między... 4 miesiące. 4? Tak, bo my mamy swój cykl wydawniczy dwumiesięczny i tak jakby każdy tytuł ma swój slot. I my postanowiliśmy po prostu połączyć dwa słabsze tytuły w jeden slot, czyli będą dwa tytuły wydawane. Nie miało być co 3? Ale to i tak, tak. Okej, nieważne. Ogólnie jest tak, że musieliśmy podjąć decyzję, która... ogólnie my nie bawimy się w coś takiego jak przerywanie serii. W związku z czym seria, która kompletnie na siebie nie zarabia i fanów ma dosłownie garstkę, seria Bokuronos Nokiseki, czyli Nasz Cud, w tym momencie 18 domów w Japonii, wydaliśmy 12, został już przesunięty na 3-miesięczny tryb wydawniczy. Niestety zostanie przeniesiony jeszcze na 4-miesięczny tryb wydawniczy ze względu na tak słabą sprzedaż. To będziemy szczegóły podawać wkrótce, będziemy o tym informować na naszych mediach społecznościowych. Gorąco Was zachęcam do polubienia któregokolwiek z nich. Może to być Instagram, Twitter, Tumblr, Facebook jeden, Facebook drugi, Facebook trzeci. Nie ma problemu. Jeszcze manga mixnęła. W każdym razie zachęcam do polubienia, bo tam na bieżąco możecie się dowiadywać wszystkiego. Będziemy informować o tej... No to jest przykra wiadomość, bo to jest porażka nasza, porażka tytułu, ale też niestety ta garstka fanów, która polubiła tą serię, w tym ja, będzie musiała trochę dłużej poczekać. Wydamy na pewno całą, ale będziemy dłużej czekać na każdy tom. Ale to znaczy, że sprzedaje się gorzej niż materiał? Chyba tak. Jeszcze gorzej? Bym musiał sprawdzić po prostu cyferki, ale wydaje mi się, że jest bardzo źle. Tym bardziej, że Battle miał 15 domów, dobrze pamiętam? Miał 15 i widzieliśmy koniec, tak? Przy Bokurano Kiseki, to znaczy przy Naszym Cudzie, jeszcze nie widzimy tego końca. Autorka chyba narysowała już 18 tom i to nie jest koniec. Być może seria będzie... No, mam wrażenie, że ona będzie miała przynajmniej 20-25 tomów. I nie widzimy tam końca i trochę się martwię. No już nawet wszystkie działania, które mieliśmy ku temu, żeby zachęcić, no nie przyniosły skutku. Nie wiemy, czy to jest wina kreski, czy to jest wina ławki Josei, czy to jest wina po prostu tego, że fabuła nie przypadła do gustu. A to jest całkiem fajne, tak, to jest całkiem fajna... Oprócz tego, że jest to fantazy, bo są elementy fantazy, też tych okruchów życia, okruszki, to jeszcze postacie są fajnie, każdy fajnie nakreślony, każdy ma swój charakter, każdy ma swój cel, jest ta tajemnica, są te intrygi. Jest całkiem fajna w ogóle, niestety, w Polsce się nie przyjęła. Pozwolę sobie w tym momencie przerwać i zachęcić wszystkich do kupowania naszego cudu. Jeśli odstrasza Was tak Josei albo Genderbender, mówię Wam, nic bardziej mylnego. Graliście kiedyś w gry RPG? Na pewno kojarzycie coś takiego jak crafting. No wiecie, mamy mąkę, wodę i z tego wychodzi bułka. To tak samo tutaj. Robimy crafting. Bierzemy Death Note, The Promised Neverland i Oblubienicę Czarnoksiężnika. Co nam z tego wychodzi? Właśnie Nasz Cud. Taka jest to manga. Fabuła jest świetna, bohaterowie walczą z wrogiem, ale nie wiedzą kto nim jest, nie wiedzą komu mogą ufać. Wszystko się zmienia jak w kalejdoskopie. Naprawdę, świetna rozrywka. Polecam wszystkim. Jedyne, do czego można się przyczepić, to kreska, ale tylko w dwóch pierwszych tomach. Później się wyrabia. Mówię Wam, kupcie dwa pierwsze tomy, 90% że wsiąkniecie. Polecam Nasz Cud z całego serca. Chciałem się zapytać, czy
W obecnym czasie jest w ogóle możliwe, żeby jakieś wydawnictwo, nie tylko wy, brało się za takie tytuły, na przykład te Zuki, co są no, bardzo stare, z lat 90., na przykład coś takiego? Czy to jest w ogóle możliwe? Te Zuka z lat 90. to jakiś późny te Zuka. Znaczy, 80. może jeszcze dalej. No tak, no, chociażby do Adolfów, tak? Pieśń Apolla została wydana w Polsce przez JBF. Myślę, że przez część z was zapomniany Metropolis też został wydany. Tak? Generalnie JBF ma całą serię swoich takich staroci mega mangi, tak? Więc no, ktoś JG przebąkuje o jakiejś kolekcji nostalgii. No, wiecie, tak powiem, z racji tego, że fan w Polsce też dorasta, oprócz młodzieży, która wpływa do fandomu, też są osoby starsze, które zostały już, które kiedyś już się pojawiły w fandomie i zostały w fandomie. No i oni się coraz głośniej domagają właśnie jakichś takich poważniejszych tytułów. Bardzo mocno właśnie w tym kierunku idzie JPF, żeby właśnie zaspokoić potrzeby tych ludzi. Natomiast JPF ma troszkę łatwiej niż inni wydawcy, bo mają własną drukarnię. Więc oni mogą sobie pozwolić na dużo niższe nakłady na przykład, tak? Więc to jest tak jakby różnica pomiędzy nami a JPF-em, także że my musimy to zlecać firmom zewnętrznym, co powoduje dużo wyższe koszty i to, że nie możemy na przykład sobie wydrukować 10 książek, tylko od razu X, a JPF może sobie dodrukowywać na bieżąco. Więc to no, generalnie myślę, że to jest bardzo duży wpływ tego, że JPF jest w stanie z mniejszym ryzykiem wejść w tytuły, które potencjalnie mają niższą sprzedaż, a my po prostu, nas to trochę odstrasza. Ale generalnie myślę, że coraz więcej tytułów starszych, tytułów poważniejszych będzie się pojawiało. Może nie z taką częstotliwością jak tytuły dla młodzieży, dla osób powiedzmy w 13-23. Tak, ale generalnie myślę, że coraz częściej będzie coś zapowiadane. Bo ja też czytałem właśnie jedno takie zbiór jego krótkich mangi, jego krótkich takich opowieści. I uważam, że no, w Polsce no tak. Powinno to dużo osób zobaczyć, bo naprawdę świetną robotę robi. Takie zbiory krótkich opowieści, to chyba mi się najbardziej z jego twórczości podobało. A to było wydane w formie tomu, czy to było... To był taki jeden tom ze zbiorami krótkich opowieści. A, okay. To Aleks wie, o czym mówisz, ja właśnie nie kojarzę. Bo Tezuka generalnie tam napłodził strasznie dużo, bo on był bardzo mega płodny, on rysował do tygodników, dzienników i w ogóle do wszystkiego, co się dało. Więc generalnie tych mang, jak wejdziecie, zobaczycie, ile on napłodził tytułów, to jest naprawdę... Niewielu jest tyle autorów, którzy byli w stanie tyle stworzyć, tak? To znaczy teraz troszkę inne standardy są, prawda? Ale no, generalnie Tezuka naprawdę bardzo dużo wyprodukował. Ja mam takie pytanie, bo sami przed chwilą powiedzieliście, że zaczynacie eksperymentować. I to nie jest tak, że nasz polski rynek zbliża się do takiej jakby ściany, granicy, gdzie będzie musiał zmienić swój kierunek? Bo już kończy się coraz więcej tytułów takich hype'owanych, jak Pokémon Hero, One Piece, czy coś takiego. To znaczy, wiesz co, to już trwa od kilku lat. Wyrywanie sobie. Tak, to już jest z jednej strony wyrywanie, z drugiej strony coraz większe ryzyko, tak? Bo kiedyś jak był tytuł, który był na tapecie, to on był na tapecie przez 3-4 lata. A teraz tytuł dzisiaj jest popularny, za miesiąc już go o nim nikt nie będzie pamiętał. Ja wiem, że pewnie jeszcze ktoś pamięta tutaj o Yuri on Ice, ale na przykład, że tak powiem, cosplayów jest teraz tak z 99% mniej niż jeszcze rok temu. Prawda? Więc to tak, spadło z konwentu na konwent. Tak, to spadło z konwentu na konwent. I wiele serii właśnie zalicza coś takiego, że jest bardzo krótką modą, powiedzmy, tak? Na przykład w momencie, kiedy wydawaliśmy Gdy zobaczą cykady, to ten tytuł otagowaliśmy sobie tak dużym ryzykiem i tak bardzo, że tak powiem, musieliśmy walczyć z samymi sobą, żeby się jednak sami ze sobą zgodzić, żeby to wydać, bo to był tytuł, który wyszedł dużo wcześniej niż my go wydaliśmy, tak? Ale na szczęście jest tytułem, który cały czas się sprzedaje i sprzedaje się bardzo dobrze.
Tak, natomiast no, jest coraz mniej takich tytułów, które mają szansę taką, powiedzmy, stuprocentową, że wyjmujemy sobie tytuł, bierzemy go, bo on jest tak, to jest jedyny tytuł, który w tym momencie się sprzeda. Coraz częściej właśnie trzeba wygrzebywać, wykopywać, ale to ja mam wrażenie, że powtarzam to od dobrych 5 lat, także coraz bardziej kopiemy, jeżeli chodzi o tytuły. I coraz częściej myślę, że będą pojawiać się tytuły, o których na przykład nie słyszeliście, a my je gdzieś wygrzewaliśmy, bo po prostu na tym polega między innymi nasza praca. Poza tym, że mamy swoje inne zadania, to też szukamy właśnie tytułów. Z drugiej strony pojawiają się tytuły, na przykład, które czemu nie wydacie tytułu A, tak? No bo jesteś jedną z 10 osób, które tego chcą, tak? I nieważne, jak długo będziesz krzyczał, nadal będziesz jedną z 10 osób. O, to też jest taki problem, tak, czasami, że trzeba, z naszej strony też musimy się zastanowić, czy to, że faktycznie dostajemy ileś tam maili miesięcznie na temat tego tytułu, czy to nie jest przypadkiem to samo imię i nazwisko. Nie, to, bo to też się może tak zdarzyć, że po prostu ktoś sobie siedzi i wyślij, co nie? Co 2 dni maila. Mamy takiego pana. Ja ostatnio dopiero się zorientowałam, że to jedna osoba. Bo też mnie to na przykład ciekawi, jak na przykład przed 5 laty, o ile intencji się staraliście, a ile na przykład teraz. A wiesz co, bym musiał wygrzebać, nie mam, mam przy sobie komputer, ale na stoisku, bo ja mam chyba 3 albo 4 lata wstecz, jeżeli chodzi o ilość wydawanych tytułów. Jak przychodziłem do pracy, to było jakieś 7 lat temu, to wydawaliśmy tak mniej więcej 4 tytuły miesięcznie, czyli około 50 mank rocznie. W tym momencie 50 mank wydajemy w 4 miesiące. Ale kiedyś też wydawaliśmy krótkie serie, tylko to jest właśnie to, o czym mówiłem, że wiele tych serii jest zapomnianych już. Jeszcze z tym, że wydaje się więcej tych krótkich serii, to jest wina tego, że te krótkie serie, tak jak jednotomówki, gdzie się podniósł szum, że wydajemy same jaoi, nie mam czego polecać, jak dzieci przychodzą, pytają o jaoi, to nie mam specjalnie czego polecać. Dorośli czytają jaoi tylko. Tak. W każdym razie. Dla mnie wszyscy są dziećmi, ja jestem prehistorią, daj mi spokój. W każdym razie tych serii, które są długie, mamy bardzo dużo. Chociażby zacznijmy od Magii, zacznijmy od My Hero, od Bungo Stray Dogs. One będą długie i to nie ma w ogóle wątpliwości co do tego. Chociażby Kulinarne Pojedynki, 29 tomów w Japonii w tej chwili. One są długie, tylko że jako, że tych... właśnie te serie krótkie, one są krótkie, łatwiej, szybko, żeby na jej miejsce coś wskoczyło. Więc ich widzimy jak gdyby więcej. Tak jak jednotomówek, jak żeśmy zapowiadali. Jako, że zapowiedzieliśmy, ostatnio były 2 tury po 3 tytuły. I to są na ten rok i na przyszły rok. Nagle wszyscy myśleli, że wydajemy same yaoi. Gdzie jak spojrzy się na naszą ofertę, to tego yaoi jest tak mało, że go nawet nie widać. I to jest właśnie ten sam typ. Mamy bardzo dużo serii, które są długie, które doganiamy Japonię i czekamy, aż one kolejne tomy wyjdą. I mamy też jakieś tam krótkie, tylko że tych krótkich ostatnio wydaliśmy więcej, bo chcemy zobaczyć ten eksperyment, co wspominałam. Jeżeli chodzi o yaoi, to nie wiem, wydaje mi się, że coś koło 7 tomów w tym roku wyjdzie z naszej ręki, jak nie mniej, na blisko 150 tomów, które wydamy. Więc to tak właśnie tak jakby zarzut, który tam gdzieś padł właśnie, że wydajemy samo yaoi, jest taki trochę niezasadny, wydaje mi się. No.